Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizu, a nie witam was w grze, która nazywa się Ghost Runner, w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Game Store. W tym tygodniu jest to tylko jeden tytuł, który boli mnie w moje miał, ale do tego przejdziemy zaraz, czyli Ghost Runner, na który patrzycie w tym momencie. Jest on do przygarnięcia od minionego czwartku 11 kwietnia do najbliższego czwartku 18 kwietnia. Link na dole w przypiętym komentarzu prowadzi was bezpośrednio do tej produkcji. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli, gdy odbierając ją za friko, użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic, wspieracie mnie w ten sposób. Oczywiście ten tag kreatora działa również przy zakupie jakiejkolwiek innej dowolnej gierki, przynajmniej powinien, i również w ten sposób mnie wspieracie. W przyszłym tygodniu, czyli od 18 do 25 kwietnia, będą na nas czekały dwa tytuły, będzie The Big Con oraz Town of Salem, dwójeczka, którymi to zajmiemy się w przyszłym tygodniu. Z czym się je Ghost Runner? Gra ta wyszła oryginalnie 27 października 2020 roku, producentem jest One More Level, nasz polski rodzimy One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks oraz All In. Wydawcą 505 Games jest i na potentacie growym na Steamie ta gra jest bardzo pozytywnie odbierana, ma 336 świeżych recenzji, bardzo pozytywne, 88% z tego jest pozytywne i wszystkie recenzje również bardzo pozytywne są, 41 950 i 91% z tego jest pozytywne, więc mega wynik, bardzo udana produkcja, jeżeli o to chodzi. W temacie DLC, czyli jeżeli ktoś chciałby dołapać coś jeszcze w bonusie do tego tytułu, to dziwo jest aż 7 rzeczy, już wam wymieniam co tutaj jest, mogą być jakieś paczki, ale Ghost Runner Project Hell za 42,25-35% taniej w momencie nagrania. Pakiet Halloweenowy za 10,50-50% taniej. Winter Pack za 3,99 i również 50% taniej. Pakiet Neonowy 10,50-50% taniej. Zestaw artystyczny 17,50 i jest to 50% taniej. Zestaw letni za 29,50-50% taniej oraz pakiet stalowego WoW za 10,50-50% taniej. To jest. Oprócz tego jesteśmy świeżo po premierze sequela drugiej części, która to wyszła 26 października 2023 i choć ma bardzo pozytywne recenzje, to od wszystkich ludzi, którzy siedzą w temacie, znaczy się w przeciwieństwie do mnie, podoba mi się to, czym jest Ghost Runner, słyszę same negatywne rzeczy na temat dwójki. Na Steamie ma bardzo pozytywne recenzje, świeże 327, 81% i wszystkich recenzji ma 3483, 87%. Jak widzicie, jest bardzo dobrze, aczkolwiek dużo słabiej, czy może w sumie zauważalnie słabiej niż w pierwszej części. Producentem oczywiście też nasz rodzimy One More Level jest i wydawcą 505 Games. Problemem tam jest, że zmieniono parę rzeczy i wszystkie te zmiany ludzie raczej uważają na minus, aczkolwiek nie na tyle, żeby gra stała się złym produktem, plus zaczynają zahaczać bardziej o motywy polityczne, na co ludzie w dzisiejszym świecie są bardzo, bardzo przewrażliwieni, więc dostaliśmy jedynkę, która jest uznawana walnie za dużo lepszy produkt. Co do tego, kim i z czym, wcielamy się w cyber ninja w cyberpunkowym świecie, więc okej, jest to ustalony bohater, nie ma tworzenia własnej postaci, mamy tą postać, którą lecimy i przeżywamy jej fabułę i jej historię. Co do fabuły, jest tutaj troszkę, jest zamieszana, jest raczej tłem do tego wszystkiego, co się dzieje, czyli do naszego platformera z widokiem z oczu, tym się zajmiemy za momencik, ale fabułki tutaj troszeczkę jest, więc będziemy dokonywali tych różnych egzekucji i kombinacji, przemieszczali się po tym cyberświecie. Z mojej perspektywy tu widzę coś fajnego. Większy problem mam z grywalnością, bo to totalnie nie jest gra dla mnie. Ja ogólnie nie jestem fanem produkcji, gdzie widok jest z oczu bohatera. Kwestia gustu, bardzo kwestia gustu. Do tego to jest platformer, parkurowy platformer, precyzyjny parkurowy platformer z widokiem z oczu, już na tym momencie mnie stracili totalnie. Jak grafika, wszystkie elementy fabularne, wizualne, postaci, to jest to, co mi się podoba, to nie jestem w stanie jakoś się do tego przyzwyczaić i nie jestem w stanie tego przełknąć. To jest chyba trzeci raz, kiedy Epic daje to za darmo i po prostu nie daje rady. No nie. Próbowałem, jednak nie. Ale sama w sobie grywalność daje radę. Jeżeli wam to nie przeszkadza albo wręcz wam się podoba, to jest to na wysokim poziomie zrealizowane, na tyle, że nie słyszałem raczej negatywnych głosów od ludzi, którzy lubią ten typ rozgrywki, więc to jest akurat bardzo personalne. Co do sterowania, oczywiście obsługa padzików jest, ale już totalnie mnie wtedy odbija na klawiaturze i myszce. Jestem w stanie jeszcze parę minut pograć, nie więcej. Widzicie, parę minut znowu z samego początku jest nagranie, bo za daleko nie jestem w stanie zajść. Co do strefy wideo, to jest obłędna. Ta gra ma swoje lata? No w sumie to jest określenie, 4 lata ledwo ma, ale wygląda fantastycznie, jakby wychodziła teraz, to wciąż by była chwalona za grafikę, więc tu jest naprawdę na poziomie. Jeżeli chodzi o strefę audio, tutaj też się nie ma do czego przyczepić. Nie mój typ muzyki, ale bardzo pasujące do tego, co się dzieje na ekranie, więc na wysokim poziomie. Voice acting jest świetny, te wszystkie dźwięki, efekty i cała reszta jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o bugi, to za bardzo nie natknąłem się na nic. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to powiem w ten sposób. Ta gra wie, czym jest
i robi to dobrze. Jeżeli wam to nie podejdzie, tak jak mi, widok z oczu, platformer, nie mój klimat, no to się totalnie odbijecie jak od ściany, nie ma tutaj opcji zmiany wyglądu zza pleców i kombinowania w ten sposób, więc nie jestem w stanie się do tego przekonać, ale to co robi, robi dobrze, czyli jest świetnym parkurowym platformerem z widokiem z oczu, z różnymi kombinacjami w stylu spowalnianie czasu, one hit kille na przeciwniku i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to co tu jest podane na Epiku wygląda bardzo niekompletnie, ale lecimy. Minimalnie Windows 7 64-bitowy oczywiście, procesor tak jak Intel i3 2100 lub AMD A8 5600K, 8 GB RAM, a grafika taka jak GeForce GTX 630 lub Radeon HD 6570. Wymagane jest połączenie z kątem Epika i jak widzicie, nie ma tutaj za dużo, zresztą ta gra ma zadziwiająco niskie wymagania sprzętowe jak na to, jak wygląda i jak działa. Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe, to mamy pełne udźwiękowienie w języku angielskim, a napisy w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, japońskim, portugalskim, wersja brazylijska, rosyjski, chiński uproszczony oraz tradycyjny, hiszpański, latynoamerykański, koreański, ukraiński i tak jest język polski. No, trudno, żeby nie było. Macie chwilę bez mojego monologu? A trespasser spotted at Metro Station. This is bad. You'll have to fight your way out of here. Ducts lead to another sector. God, your software is a mess. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. You can use acceleration while in the air. Trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Dodge. Sustain the boost. I reasumując, jest to gra, która jak wam podejdzie, to jest naprawdę dobra w tym, czym ma być. A jeżeli wam nie podejdzie, to tak jak ja, będziecie się cieszyli, że możecie mieć to w kolekcji za friko i wygląda ślicznie i nigdy nie wrócicie do dłuższego i głębszego grania. Link na dole w przypiętym komentarzu jest przypięty. Bawcie się dobrze, ja się odmeldowuję. Do następnego i hej! Podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. Trzecie nagranie z tej produkcji i dalej się nie przekonałem, masakra. Jeszcze kiedyś z dymówki nagrywałem do tego, więc to już w ogóle hicior.